Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Doroku, zaczynamy odcinek trzeci serii Let's Play Age of Pirates, opowieści z Karaibów. Okej, to ja w ostatnim odcinku byliśmy walkę, zmieniliśmy okręt, mamy teraz sztuner klasy 5. Zajebisty okręcik, nie? No i w tym zadaniu, oha, majtek, musimy po prostu, kontynuujemy dalej naszą, powiedzmy, pracę dla gubernatora, dopóki nie zdobędziemy jakiegoś lepszego poziomu. Znaczy, co mamy dzisiaj do roboty? Aha, musimy go dotarczyć z Antiqua. Nie ma problemu. Za takie pieniądze, oczywiście potem będziemy mieli dostawać jeszcze więcej i jeszcze więcej. Ja już nie pamiętam, czy w tamtym odcinku zapełniłem sobie załogę. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy kompleta, ale musimy niestety ich trochę wzmocnić, bo są słabi. Jak widzicie, mamy zajebisty okręcik. Jak wam pokażę nawet graficznie, będzie tak ciekawiej. W sterkach, okej. No to my, naszym następnym przystankiem jest popłynięcie do Antiqua. I oczywiście muszę pamiętać, że muszę naprawić moje działa. Zobaczymy, czy może trafimy na coś gównianego. Oczywiście przypominam, że Francja, Holandia i piraci są kontra nam. Niestety, jak widzicie, niestety na głównej mapie ja nie mogę przyspieszać. Musimy jechać do siebie, piraci będą mnie ścigać. Oczywiście, jeżeli to będzie jeden okręt, to ja tam nawet oleje mogę wtedy zaatakować. Dwa. Jeżeli to są klasy szóste, to można jeszcze to przemyśleć. Jeżeli to będą już trzy klasy szóste, obawiam się, że mogę mieć trudność. Powód? Nie tylko, że za kiepską mam załogę, ale też po prostu ryzykuję, bo mój poziom jest niski, a broń, którą mam, jest po prostu chujowa. Okej, na razie sobie płyniemy, oczywiście. Jako w tym, oczywiście mi to trochę zajmie, zanim dojedziemy do Antiqua. Jeszcze burzę, kurwa, mamy na przodzie. Oczywiście ja nie chcę mieć ani sztormu, ani huraganu, dziękuję. Aha, piraci z tyłu już mnie te O, jakby wiedział, że ja tam płynę. Już, piraci się już zaczynają wzmacniać, jak widzicie, już mamy o wiele większą klasę, to będzie klasę trzecie, jak znam życie. Oczywiście jeszcze pamiętam, że zawsze możemy im uciec, płacąc im w łapę. Na samym początku będzie kilka groszy, potem nie martwcie się, będzie o wiele, wiele więcej, jak będziemy po prostu bardziej niebezpieczni. Okej. Na razie przed siebie. No i płyniemy. Oczywiście wiem, że to jest trochę nudne, bo jestem pewny, żebyście chcieli zobaczyć jakieś akcje, które by nas trochę zabawiły i takie, o, chyba nawet mówiąc o akcji, dwa okręty. A, dwie klasy szóste, panie, gdzie państwo są? Oczywiście postaram się od razu im wejść, nie będę się nawet bawił, a zobaczymy. Oczywiście żądam okupu. Poddania się? Nie, nie chcą się poddać, dobra. Nie macie ochoty poddania się. No sobie można wziąć nawet na bagę, że oni poddadzą się nawet jeżeli tego nie chcą. No to zależy od szczęścia. Jakie masz prędkość? 3,8. Kurwa, jest szybszy. Ale szczęście jest sposoby. No ale czasami też trzeba mieć trochę do nich szczęścia, że oni sami mi wjadą. I jeszcze działo mi wybuchło. Dobra. Niestety, jak moja załoga nie jest aż taka pro, to po prostu, jak widzicie, jesteśmy osłabieni w walce. Po prostu dłużej ładujemy, dłużej takich innych i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chcę złapać ten okręt, a nie kurwa, że będziesz mi spierdalał. Okej, chyba go mamy. A może jednak nie. Czasami trzeba mieć trochę szczęścia i po prostu te skilla, co niestety my na abordaż chwilowo nie mamy. Bo kąt jest po prostu niski dla nas, chwilowo. Okej, o. A to świnia mi strzela w abordaż, czyli strzela mi w załogę. Mamy cię! Chyba tylko trochę mi okręt uszkodził, no ale cóż. Nadal próbuję zrozumieć temat sprawy krytykali.
Nadal nie rozumiem, jak się je robi. Musiałbym zmienić w ustawieniach. Żegnam. Okej. Pierwsza fala umarła. Oczywiście powinna być teraz kabina. Niestety na razie zadajemy naprawdę mało, bo mamy gównianą broń. Nie martwcie się, potem będzie o wiele inaczej. Nie będzie aż tak nudno. Żegnam. Okay. Tutaj było o wiele easy. Ok, znaleźliśmy znowu tanią szablę. Zabierzemy wszystko, co miałeś ciekawego. Oho, i jak widzicie, mogę nareszcie zająć okręt. Czy mnie się to opłaca zabrać ten okręt? To jest dobre pytanie. Myślę, wiecie co? Zobaczmy, czy mi się tyle to opłaca. 12-4. Tak, mi się to opłaca. Zabieramy okręt. Zostawiamy tylko żywność, nic innego. Okej, oczywiście płyniemy. O, on był cholernie uszkodzony, nawet o tym nie wiedziałem. Okej, uciekamy stąd. Niestety nie zauważyłem, że ten okręt był aż tyle uszkodzony, że niestety mogę mieć mały problem ze sprzedażą. No cóż, na mnie jest problem. Dojedziemy sobie do Montserrat. Sobie zapełnimy trochę załogą, sprzedamy okręt. Mało warty. No ale nigdy się nie narzeka, jak to się mówi. A do tego ważniejsze dla mnie jest doświadczenie. Okej, okay. Portland. Aha, jesteśmy jeszcze za daleko. Sami trzeba troszeczkę poczekać, gdyż jak widzicie, teleport dokładnie mi nie działa. Ok, mam Serrat i oczywiście co mój. Oczywiście stocznia. No i musimy sprzedać okręt. Jak widzicie, mamy ten 3000, to zawsze to są jakieś pieniążki. Oczywiście naprawimy nasz okręt. Co nawet dużo nie kosztowało nas. Okej. Okay. Teraz oczywiście tawerna. Czas, jeżeli się nie mylę, nie odchodzi. What will it be, Captain? Jak robimy ten, więc spokojnie. No prawie nikt mi nie umarł. Bardzo mało osób. Oficerowie. Zobaczmy, czy mamy jakiegoś fajnego oficera dla nas. Nie, są słabi. Okej, teraz ten daje mu rozkazy. Wszystkie zmienili barwy. No to dupa. Okej, oczywiście jeszcze skład. Mamy 4 marca. Best wares at bargain prices. Oczywiście musimy posuwać te rzeczy, które dostaliśmy dodatkowe. O-oh, to chyba jednak kontrabandę, co myśmy dostali. Albo żywność aż tyle. Oczywiście nie mogę tyle zostawić, a będę ze sobą z 300. Okej. Co ja mam takiego, że po prostu mnie zapełnia? Już nic. Znaczy było amunicję sobie tak tyle zapełniłam ten okręt? Baczmy. Załoga, poszycie, żagle, działa. Trochę dziwnie. Dobra, nie jest nam problem. Ok, spieprzamy stąd. No i jak widzicie, mamy tutaj takiego oficera, pewnie miał rank upa. No i po prostu poprosi o zapłatę. Tam 100 dolców to nie jest problem, zapłaciłem mu 500, ale... Ej, chwila. Komu byśmy zapłacili te prawdziwie? Wiesz, to jest pasażer. Ja zapłaciłem pasażerowi. No chyba jaja, kurwa, to są. No dobra. Tam nie jest to problem. 100 dolców. Nie będę z tego robił afery. Okej. Okay. Kontynuujemy naszą podróż. Oczywiście, no myśmy jechali do Antigua, prawda? Sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek. Z portu Antigua i dowieźć go do kolonii Bridgetown. A nie, to jest mój oficer dodatkowy. Ja jednak źle pomyślałem. Co on tym wytrafiłeś? Aha, ty służysz mi do zabierania okrętów. Okej. Okay. Będę musiał o tym pamiętać. Okej, piraci mnie znowu ścigają, ale na razie... Muszę sobie poradzić z tym, co mam. Dalej sobie płyniemy. Dwa oficery mi na razie wystarczą. Oczywiście tego, co mam, lojalność mi nic zero, nie będę używał na abordaże, bo ryzyko... Że po prostu on po prostu sobie ucieknie z okrętem, jest wtedy bardzo wysokie, więc nic z tego. Okej, mamy już prawie 7. Okej, 4000. Niestety cena, ja nie rozumiem, dlaczego płacimy aż tyle. Przecież
Te bierze 1800 plus... Aha, dobra. 4000 zapłaciliśmy, mamy jeszcze 17 tysięcy sztuk złota, więc jesteśmy na spokojnie. Ok, oczywiście, Antigui, a powinno być Antiqua, to jest błąd w tradukcji. Ok, no i mamy facet, którego musimy dostarczyć. Could you do me a favor, Captain? Ok, dziękuję. I oczywiście jeszcze zanim ten, ja chcę posprzedawać trochę rzeczy. Best wares at bargain prices. Oczywiście chodzi mi o dwie tanie szable, które myśmy znaleźli po drodze. I zobaczyć, czy jest jakaś broń dla mojego trzeciego levelu. Captain. Bo teraz jedna dodatkowa broń mi się przydała, przyznam. Jeden. I pierwszy level, trzeci. Od 3 do 9 już lepiej. Od 4 do 10... 6. 4 do 8... Tą wezmę. Dlaczego nie inne? Po prostu... Ja wolę coś, co zadaje obrażenie poprawne. To jest gówno. Czekajcie, który mi się bardziej opłaca? Miecz? Czy El Catan? A niech to będzie to, tam 200 sztuk, czy 300 sztuk złota to mi nie zrobi mu nic. Jak widzicie, mamy tutaj licencję, angielski, skaperski, no i chcemy po prostu zmienić broń. Oczywiście, jak widzicie, jest o wiele bardziej sexy, więc sobie idziemy. Niestety pistolet ja na razie nie będę kupował, zostanę z tym, czym mam. Myślałem, że kurde następny chciał już podwyżkę, się chyba wkurwił. No i my sobie oczywiście musimy popłynąć do drugą połowę, a znaczy, że wracamy do Bryce Town. Więc na sam dno. Oczywiście 24 dni żarcia to jest absolutnie ok, mi to wystarczy. Nic mnie nie ściga, bo dlatego, że tylko piraci mogą mnie ścigać z powodu. Dlatego, że ja jestem pod ochroną, tak powiedzmy, chwilową. Dopóki ja po prostu nie zdobędę może... twardszego okrętu, fajnie, 1000 dostałem sztuk złota, przyda mi się. I na razie sobie płyniemy. Oczywiście, jeżeli trafimy na innych piratów, oczywiście spróbuję im znowu wybić zęby. Oczywiście też zależy, jakich typów piratów, bo jeżeli to będą klasy trzecie, to na razie o tym, na razie zapomnijcie. I sprawdźmy jedną sprawę, załoga. Aha, do przyjęcia, dobra. Takie sobie. Ale sobie płyniemy. O nie. Nie będę z tym. Tym bardziej, że jest ich 4. Więc na to na razie, dopóki ja nie mam jakiejś dobrej okrętu, na razie z tym nie będę bawił. Aha, następny. Spierdalać. Takie sobie płyniemy. Oczywiście, że sami piraci będą szybsi od nas. To zależy też od jakiego okrętu macie. Bo czasami możecie zobaczyć, że piraci są o wiele wolni. To też zależy od szczęścia. Widzicie, ta chyba jest nawet większa wersja. Nie, to normalna. Ok, ja sobie płyniemy. O, jeszcze żarcie na 18 dni. Więc jesteśmy spokojni. Aha. Dobra, nie wiem ile tych piratów chce mi zrobić mi kuku. Bo zrozumiałem, że dużo. Tym bardziej, że kiedy myśmy wybrali na początku, mieliśmy częstotliwość, znalezieni są wysokie. Czyli częste. Więc nawet to nie ma co się dziwić. Ok, wjeżdżamy do portu. Zobaczymy, czy mamy teleport. Oczywiście nie, bo jesteśmy jeszcze trochę za daleko. Zobaczmy teraz. Ok, Bryce Town. Oczywiście, co mój. Ok. Oczywiście naszy musimy zawieźć do gubernatora. I poinformować go, że zadanie zostało poprawnie zarobione. Have you completed my assignment, Captain? Ok, dostajemy oczywiście doświadczenie, pieniążki. Nasza kariera się powiększa, już zaliczone 3 zadania. No i zobaczmy... Czekajcie, nie mam wąsu. Zobaczmy, co mamy na następne zadanie. Dostarcz człowieka nazwiskiem do portu San Martin, Holandia. Czy my nie byliśmy wrogowi Holandii? No, dobrze pamiętałem. Cholera, jak ja dostarczę do Holandii? Przecież Anglicy są wrogami Holendrów. A nie, San Martin! Nie, San Martin jest wrogą. Czekajcie, San Martin. No właśnie. Pytanie, jak ja tam wjadę? Przecież ja nie mam szans! To będzie jakiś mały problem. Chyba, że nie, coś wykombinuję. Uj, ale to trochę dziwne, że on mi daje takie zadanie. Jak ja go dostarczę do Holandii?
Dobra, trzeba będzie coś wykombinować. Ja nie wiem, po co on chce tam jechać. O, perfekt, to możesz mi tak pomóc. Czy jest możliwość zmienienia bandery? Przemytnik, strzelec, twardzie. Ja już nie pamiętam, czy mogę zmienić bandery. Obserwator, handlarz, muszkiet. Nie! No, to może być niezły problem. Cholera, jak ja się tu przedostanę? Trzeba będzie coś wykombinować, tym bardziej, że dla nich jesteśmy wrogami. Chyba, że nie wiem. Jedziemy do San Martin. Nie wiem, jakim cudem chcemy się tam dostać. Tym bardziej, że jesteśmy nimi wrogami. Ale na pewno coś wykombinuję. Znacie mnie. Tylko, że jak pamiętam, ja nie mogę iść do dżungli. Ja będę musiał jechać do portu. Ale oni przecież mnie zbombardują. To jak ja mam z nimi walczyć i przejść? No cóż, zobaczymy. I tak się kurde dziwię, że on chce właśnie do San Martin przetransport. Przecież ja nie mam reputacji z nimi. Aha, myślałem, że Francja mnie ściga. Tak, ściga mnie. No dobra, no to my jedziemy do San Martin. Ale byłoby super, gdybyśmy mogli dostarczyć po prostu obok wyspy, po prostu wjedziemy go do jakiejś kajuty lub coś takiego. Po prostu ja nie wiem potem, jak tam wjechać. Kompletnie nie mam pojęcia. Tym bardziej, że dla mnie wszyscy będą wrogami. No właśnie, widzicie, że już mi pokazuje pościg z Holandii. Więc jak ja kurwa chcę to zrobić? Dobra, na razie nie będziemy o tym myśleć. Kończy mi się żarcie, a ja muszę coraz szybciej dojechać do Holandii. Kurde, sytuacja nie jest zdrowa, powiem wprost. No ale trzeba będzie coś wykombinować. Oczywiście niestety ja nie mogę iść do piratów, że mi to załatwi, bo jedyne gdzie mogłem to zrobić, to na Isla Mona. Ale jak chcę się tam dostać? Przecież do Isla Mona jest prosto się dostać. Ale chodzi mi, że jest trudno, że potrzebuję 14 dni, a na ten więcej zapłacę niż zyskam. A ja nie chcę spalić zadania. Kurwa, jak ja to zrobię? Dobra, coś wykombinuję, tak jak już powiedziałem. Jesteśmy na 20 minut nagrywania. Przez 15 już patrzyłem. Jesteśmy już blisko San Martin. Wiecie co? Ja zaryzykuję, zapiszę, żeby nie mieć nawet bugów. No i spróbujemy tam wjechać. Już jesteśmy blisko. I teraz pytanie brzmi, jak ja się dostanę do Holandii? Okej. Patrzmy teleport. Ej, czekajcie, mam jakąś nową informację. Zakradnij się. Tu nie będziemy musieli wchodzić do portu. Bajerosko. I facet sam nie przyjdzie, super. Nie będziemy mieć problemów wtedy walczyć z Holandią. Bajerosko. Okej, siema. Okej. No i jak widzieliście, zadanie zostało wykonane. Teraz musimy tylko wrócić do domu. Jak widzieliście, nie musieliśmy nawet walczyć, nie chcieliśmy wjeżdżać do portu. Po prostu mieliśmy... Zakradliśmy się do miasta, bez walki. No i po prostu możlibyśmy zakończyć nasze zadanie. Okej. Teraz oczywiście ja muszę jeszcze spierdolić, bo zostały mi żarcia na 3 dni. A najbliższy port jest na St. Kitts. Chyba, że... 4 okręty to za dużo. Ale nie było aż tak fatalnie, jak się mówi. Myśmy mieli kurde, żebyśmy się robić tak jak w Sadox Twitch, co on się wbije przez całą dżunglę. To byłby mały problem. Ale ważniejsze, że się udało. Okej. Sorry, że zacisnąłem przycisk. O kurwa. LOL? Storm mi nie zadziałał. Dzięki Bogu. Teraz kurwa muszę szybko się dostać do portu, zanim zginie. Tylko, że nie mam po prostu już żarcia. Okej. Mam nadzieję, że mamy teleport. Mamy! No okej, Antiqua. I oczywiście Cumy. Trzeba jak najszybciej się zapełnić w żarcie. Jesteśmy na skraju krytycznym. Okej. Best wares at bargain prices. Okej. Oczywiście damy jej troszeczkę więcej niż normalnie. Damy 400 tym razem.
Bomby... Może... Kurwa, takie tanie są te bomby? Myślałem, że więcej są warte. Jeżeli po jednym... Uff! 300 mi wystarczą. Tak samo kartacze. 300... To już jest naprawdę limit. Okej. Zobaczę, czy mamy coś na sprzedaż. Medykamenty ja sobie zostawię. Nigdy nie wiadomo, mogą mi się przydać. Oczywiście... Pierce. No i zobaczmy, czy ktoś będzie musiał jeszcze przetransportować, tak z ciekawości. Gówno. Okej. No to wypływamy z portu. No i wracamy do domu. Tylko, że niestety piraci mnie zaatakują. No właśnie. Cztery okręty. Będzie ciężko. Chyba, że nie wiem. Uda mi się spierdolić? Oczywiście nie. Zobaczymy, czy mogę zapłacić im. 400. Okej, udało się. Przekupiliśmy ich za kilka... Patrol! Kurwa, jeszcze w... Korwetki. Oczywiście wielką chęcią bym to zrobił. Oferuję złoto. Dobra. Nie ma problemu. Straciliśmy trochę złota. Ale... To mi się chwilę opłaca. Nie mogę po prostu z nimi walczyć, jest ich za dużo. Oczywiście widzicie, mi spada troszeczkę reputacja. Oczywiście jeżeli chodzi, ja będę walczył teraz jako... Do tego, że jestem wściekły na nich. Patrzmy, najpierw sobie będziemy walczyć, jaka... Jak są dokładnie Anglicy. Okej, jak widzicie, zmieniła się reputacja. Do nas, dla Hiszpanów. Niestety już nie jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy neutralni. Więc tutaj będziemy musieli być mieć troszeczkę ostrożność. Dobrze o tym wiedzieć. Dobra. No to my sobie płyniemy na dół. Ja ścinę tych, to co mnie będą ścigać. Oczywiście mówię o ciężkich okrętach, które mi wkurwią. Albo chyba, że nie. Trafimy na jakieś malutkie okręty, które okradnę. Za to, że straciłem złoto. A ja też potrzebuję pieniędzy. A żeby po prostu też nie był za bardzo ten nudny ten odcinek. O-o. Czekajcie, ile mamy lojalność? Marne. 1500 to trochę za dużo. Nawet jeżeli jesteście wyszkoleni. Nie dam wam tyle. Dobra, musimy coś trafić do roboty. Chyba, że nie wiem, kupię rum. Ale obawiam się, że rum tutaj nie ma znaczenia. O, macie pecha. Trzy okręty mam to w dupie. Aha, cztery. Ale to są klasy szóste. No nie będę się nawet z wami brandzlował. A ja potrzebuję hajsu. Chodźcie do wuja. Czekajcie, kiedy jest okręt klasy... szóstej. Karawela klasy szóstej? Nie pamiętam, żeby było takiej niskiej. Oczywiście, jakie są jeszcze? Klasa piąta. To chyba klasy piąte bardziej niż szóste. Ale wiecie co, ja najpierw chcę rozwalić klasy szóste. Dadzą mi spokój. Aha, okej. Chyba niezłym momencie trafiłem. Czasami musi trafić na poprawny moment, bez zderzenia, tak powiedzmy. Ej! Dlaczego nie mogłem wejść? To było chamskie. Dobra, chodź tu gnoju. Trójka. Mamy. Okej, idziemy załatwić pierwszy okręt. Tak jak widzicie, Francuzi są słabi. Rozpieprzymy ich na drobny mak. Aha. Moja załoga już wszystko zrobiła za mnie. I nikt nie zginął. Fajnie. Oczywiście jak... O, taniec! Co ty pierdolisz, kobietę, baranie? Żegnam. O, i mamy level up. Bajerosko. Bardzo dobrze. Okej. Oczywiście tego okrętu nie zabiorę. Uuu, krucica! Dostaliśmy nową broń. Zabieramy z niego rzecz. Co miałem ciekawego? Gówno mamy. Ale mamy level up. Zobaczmy, co to za pistolet, który zdobyliśmy. Mogę go nadużywać. Jest o wiele lepszy od mojego.
Zobaczmy, co tutaj dodać. Oczywiście dodamy na umiejętności. Mentor. Okej, okay. Masz zaaplikowaną wiedzę, w oficerowie dostają 10% większego doświadczenia. Dobre, może być. Oczywiście dodajemy teraz na taktykę. Tylko, że będzie nam potrzebne do zabierania większych flot. Oczywiście nie zakończyliśmy jeszcze w taki sposób. Jeszcze są inni, których muszę zgarnąć za to, co oni zrobili mi. Tak jak widzicie, nie wiem, dlaczego oni nie zaatakowali mnie teraz. Pewnie jest bug gry znowu. Aha, już mnie zaatakowali, dobra. Tak jak nie powiedziałem. A, będę musiał z tymi bić się. No chodźcie. Mamy cię. Mogli się poddać, by im o wiele łatwiej było. No ale cóż, dla mnie to jest doświadczenie. Dobrze. Żegnam. Okej, czy u mnie ktoś zginął? Nie. Majerosk. I zobaczmy nowy pistolet. No, podobny damage do tamtego. Okej. Za późno użyłem go. Ej, a teraz jeszcze critical podwójnym tym. Nacisnąłem. Dobra. Krucica znowu. Zobaczcie, co mamy ciekawego. Medykamenty. Pierdolę to. Okej. Oczywiście nasze zadanie jeszcze nie jest skończone. Mamy jeszcze dwa okręty do rozbicia. Zacznijmy teraz od okrętu o nazwie Forte. To według mnie to oni go skortowali. Albo oni skortują tego wielkiego. Okej. No trochę już dostał, jest osłabiony. Mamy go z przodu. Ale niestety ja nie chcę, żeby on mnie ostrzelił tak prosto. Więc od razu zrobię ten mały trik, co jak wiecie nie liczy się na wyższych levelach. Ale nie powinno to chyba przeszkadzać, prawda panowie? O, trzy osoby mi zginęły, co za frajerzy. Kurwa, co mu... wystrzelił mnie. Cham! Ma za swoje. Gdzie jesteś? Aha, następne działo mi wybuchło. Następne wybuchło! Lol! No cóż, trzeba jakoś walczyć. Ale już mają prawie połowę z załogi, więc sobie damy radę. Jesteśmy już prawie pół godziny nagrywania. Musimy być troszeczkę szybsi. Kurwa, bydle mi zaczął strzelać! Nie! Nawet nie próbuj! Rozpieprzył mi żagiel, co za skurwol! Rozpieprzył mi żagiel! Co za baran! Jeszcze myślisz, że z tego wyjdzie! Pierdol się! Kurwa, szkodził mi pół okrętu i jeszcze kurwa zadowolony z siebie. No chodź. O Jezu. Aha, wszystkie działa mi wybuchły, a temu nie wlazłem na abordaż nawet. Ma za swoje. I teleportujemy się z tyłu. Sytuacja nie jest kolorowa. Mam uszkodzony okręt. Facet nieźle mnie wyrąbił. Kurwa mać. Okej, sobie uszkodził ten. I tak on już się topi. Zobaczymy, spróbujemy zrobić mu żądam poddania się. Nie poddał się, szkoda. Czasami jest możliwość wykorzystania, żądam okupu. No dobra, nic. No cóż. Niestety nie mam dostępu do abordażu, bo mamy za niski level. Ale ja chcę mu wejść. On i tak już się topi. Dobra, utopię gnoja, bo już mnie wkurzył. Zobaczmy, jak stoimy z załogą. Jest tak, statki, załoga. Kanonierzy mi umarli, ci muszkieterowie. Zostali mi tylko żołnierze. Nie jest dobrze. Absolutnie nie jest dobrze. Tamten już jest trupem.
Chciałeś tego sam. Żegnam. Oczywiście jeszcze nie zakończyłem, ale ja to dopiero dokończę w następnym odcinku, bo minęło już chyba pół godziny. Ja nie sprawdzałem czasu. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Kopra. Co ja sobie zrobię kurwa z koprą? Okej. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemanero.